Zaczynamy sobotni dzień we dwoje. 15:10. Tak. Adaś jest dość nie w humorze, bo cały dzień ktoś mu zawsze stoi na drodze. Nawet mi się zrymowało. Zwariować można. Tor przeszkód. Ale to nie tak, że my tego nie lubimy, tylko jakoś tak po prostu nawarstwiło się wszystko w ostatnim czasie i my nie mamy czasu dla siebie. Do tego jest problem z pogodą, bo ciągle jej nie ma. Dzisiaj jest piękne słońce. Idziemy na piekiełko skoczowskie. Skoczowskie Grodzisko. Czemu na piekiełku, a nie nad wodę? Bo i tak nie będziemy się kąpać. To co masz? Loda. Jednego? Mijamy zabudowania szkoły rolniczej w Międzyświeciu. A piekiełko jest w tym lesie. Mówimy o wyjeździe planowanym do Aten na rowerze. To znaczy, planowany jest tak, że nie ma żadnego planu, tylko żebyśmy chcieli. Chcemy bardzo. Tak. Przygotowujemy drona. Chcemy zrobić krótki lot nad pięknymi kasztanami, aleją kasztanową. To po to, żeby szanowni widzowie mieli pełen ogląd krajobrazu i... Zdrówko! Medenica od muflona. Bardzo dobra. Jeszcze jest, nie wypita. Takimi właśnie chaszczami trzeba się przedzierać, żeby dojść na Grodzisko. Tam nie idę, tam jest fez błoto. Popatrz jak tam jest. Jakie błoto? Ładne. I właśnie tam, między tymi bukami, tam gdzie rośnie ten las świerkowy, gdzie są te młodsze drzewa, tam właśnie było to Grodzisko. Udało się nam. I tu są pozostałości murów obronnych. Wałów właściwie obronnych. Po 1400 latach ciężko tu wejść. I cały czas idziemy wałem obronnym. Nie zrzuciłeś. Wałem obronnym dookoła grodu. Muszę powiedzieć, że już gołęszyce na tym terenie nie złe wały robili. Gołęszyce żyli se tu od 7 do 9 wieku. Byłoby wszystko ok, gdyby nie łobuz Świętopełek. Spalił im chałupy i było po nich. Fajne Grodzisko? Patrz, jaki jest ładny wąwóz. Piękny, nie? I jeszcze raz. Powiedz mi, podobało Ci się Grodzisko? Bardzo. Pięknie. Tylko dużo torków. Piękna historyczna wycieczka. Zapraszam na... Dużo torków i śladów wilków. Zapraszam na kolację, a właściwie podwieczorek. Podwieczorek? Będą bułki i piwo. O! Czasami tu biegamy, przejeżdżamy na rowerze, przechadzamy się pieszo z pieskiem.
No jest to urocze miejsce w Skoczowie. Co z tym piknikiem? To są składniki naszego podwieczorka. Piwa mi się w tej. To chodź, nie mam otwieracza. Siadam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest wiosna już. Naprawdę, tęskniłem do tym. Majka, zjadłaś mój ostatni kęs. Mieliśmy taki serek francuski. Schab pieczony. Wszystko z pysznego Lidla. No ale muszę powiedzieć, że ten schab był naprawdę dobry. Kosztował majątek. Dla dziewczyny nie wiem, ale dla żony róże. To też kosztował majątek. Łomża, bardzo dobre piwo. Łomża bardzo, i bardzo. Fajnie się go pije, bo jest mała buteleczka. Tak mi się to kojarzy z komuną trochę. Piknik doszedł końca. A rzeka dalej płynie. Nasza piękna Bładnica. Nasza piękna Bładnica. Jakiełko grodzisko za nami, a starszy pies z nami. Jak już mamy taki krajoznawczy ten, to tu mamy, teraz widać, szlak fabryk i tradycji rzemieślniczych. Kiedyś tu stała rafineria spirytusu Przetwór. A tutaj mamy Skoczowskie PKP. Tak, pięknie wyremontowane, ślicznie w naszym mieście. No. Kpiarze. Nie kpiarze. No, remont w porze, ale z samej stacji nie wyremontowali. No, to jest, widzisz, ile tu jeszcze mają żwiru i pewno to ty będą wszystko, tak, wiesz. Ten żwir jest na remont tej stacji na pewno. Inne pytanie, nie znasz ochoty do skorolki? Co? Nie, bo byłabym bardzo zakompleksiona w tym miejscu, jakby tu przyszła. No czemu, no? Tak, ja wiesz, no. Milfetka na deser. Jedzie, jedzie! Kilka słów podsumowania? Możesz, że my ją zostawić i przejść jeszcze do Grety na piwo, jak chcesz. Ha, wiesz, bym chciał. Ale nie wiem, czy będzie miejsce. Nielegalne piwo. Jest szansa. No i to piwo nielegalne miało być w Grecie. Ale mają obłożenie pełne. Pełno, nawet w ogródku siedzą ludzie. Więc idziemy do Blaszoka. Na piwo, na piwo. Well, all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man. To jest pierwsze piwo w tym roku? Nie. Widzieliśmy już tyle piwa w różnych nielegalnych krajach, że to nie jest nowość. Nie jest to nowość, ale to jest kolejne nowe miejsce. W Blaszoku nie piliśmy jeszcze. Lockdown. Piwo wypite. Wracamy. Wracamy. Piwo wypite. Siku się coraz bardziej chce. Uchlonik dzwoni. Tu muflon dzwoni. Gablas? Hey,
targowisko, czy jest zlot pilnych. Policja nie ryzykuje, bo, ich, bo nie mają zasobów ludzkich, żeby to ogarnąć. I chcesz się pobrać? Nie, tu się już pobrałeś. Pobrać. Tam siedzą nasi trzej koledzy. Co tu się dzieje? To jest ostatnie ujęcie tego filmu. Dziękuję za wspaniałą wycieczkę. Ja też. Było fajnie.